Tytuł kursu: Zasady pielęgnacji włosów. Moduł: Rodzaje i charakterystyka włosów ludzkich. Temat: pielęgnacja włosów. Witam Panią serdecznie. Zajmę się dziś Pani fryzurą, ale najpierw opowiem Pani o pielęgnacji włosów. Dzień dobry. Mam nadzieję, że uzyskam informację, co zrobić, aby mieć piękne włosy. Jak Pani wie, każda kobieta chce mieć piękne, lśniące i zadbane włosy. Jednak istnieje wiele czynników, które niejednokrotnie uniemożliwiają osiągnięcie zadowalających efektów. Może doradzi mi Pani, co zrobić, aby uniknąć niszczenia włosów przez na przykład suszenie ich bądź prostowanie? Przede wszystkim powinnyśmy pamiętać, aby nie myć włosów codziennie. Czynność tą należy wykonywać 2 lub 3 razy w tygodniu, maksymalnie co drugi dzień. Zdaniem ekspertów włosy wyglądają najlepiej, gdy naturalne składniki dotrą od nasady włosa aż do końcówki. W momencie, gdy będziemy myć je codziennie, nigdy do tego nie dopuścimy. Następną istotną kwestią jest szczotkowanie włosów mokrych. Powoduje to, że łamią się i rwą. Do tej czynności powinno używać się grzebienia z rzadkimi ząbkami. Ponadto powinno się czesać końcówki włosów partiami, trzymając je drugą ręką u nasady. Jeśli codziennie nosimy kucyk, to starajmy się wiązać włosy w inny sposób, tak aby nie zaginać ich zawsze w tym samym miejscu. To powoduje, że stają się bardziej łamliwe i przecierają się w miejscu stałego wiązania. Teraz powiem o kwestii, o której Pani zapewne dobrze wie, mianowicie chodzi o suszenie włosów suszarką. Suszenie gorącym powietrzem to najgorsze, co może spotkać nasze włosy. Szybciej się łamią, kruszą i są suche. Tak, oczywiście o tym wiem i tego przestrzegam. Kolejną kwestią jest używanie lakierów do włosów, które mają utrzymywać naszą fryzurę w nienagannym stanie przez cały dzień. Niszczą one jednak włosy, ponieważ zatrzymują wilgoć i włosy przez cały dzień są suche. Ponadto powinno się pamiętać o tym, że masowanie skóry głowy pobudza krążenie krwi na głowie i jednocześnie pobudza cebulki włosów, które wtedy szybciej rosną. Naprawdę zachęcam do przestrzegania tych zasad, ponieważ korzystnie one wpłyną na wygląd Pani włosów, jak i na samopoczucie. Przechodząc już do ostatniej kwestii, wspomnę o używaniu odżywek do włosów. Odżywkę należy nakładać na środek i końce włosów. Dzięki właściwościom kapilarnym preparat przeniknie na nasadę włosa. W przypadku nałożenia odżywki bezpośrednio na nasadę włosa, znajdzie się ona na skórze, co spowoduje szybkie przetłuszczenie się włosów i utratę nadanej formy fryzury. Po właściwym nałożeniu odżywki, po około 4 minutach, należy ją spłukać. Szybko zauważymy znaczące różnice w strukturze naszych włosów. Dziękuję Pani bardzo za te rady. Z pewnością zacznę ich przestrzegać i doradzę koleżankom, aby również się do nich stosowały. Nie ma sprawy. Moim zadaniem jest dbanie o włosy klientek, aby zawsze były zadowolone z wykonanej przeze mnie pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.